O wydarzeniach sierpnia 1991 roku wspominaliśmy na tym kanale wielokrotnie, bo to był punkt zwrotny, kulminacja procesu rozpadu Związku Radzieckiego, jeszcze nie ostatni punkt tego procesu, ale zdecydowanie właśnie kulminacja i jednocześnie początek nowej Rosji. Dlatego wielokrotnie przy wielu różnych tematach o tym wspominaliśmy, ale w końcu warto by zrobić odcinek wyjaśnienia. Wyjaśniający przebieg tych wydarzeń i poświęcony właśnie i wyłącznie temu jednemu tematowi. I oczywiście, jak zwykle tutaj zaczynamy od kontekstu, bo kontekst pozwoli nam zrozumieć, dlaczego te wydarzenia miały miejsce i po co poszczególne strony w ogóle brały w nich udział. Zacznijmy więc od tego, że to był rok 1991, a w w poprzednich latach doszło najpierw do pieriestrojki, czyli do procesu politycznych i gospodarczych, ale także medialnych reform zapoczątkowanych przez Michaiła Gorbaczowa. Ten stosunkowo w porównaniu do swoich poprzedników młody pierwszy sekretarz partii rozumiał, że sytuacja jest trudna. On przyjął stanowisko już w tym momencie, kiedy trwała wojna w Afganistanie, w tym momencie, w którym trwały... Sankcje związane z tą wojną w Afganistanie i wieloletnie zapóźnienie gospodarcze już tam trwało. Oczywiście Związek Radziecki nie był państwem całkowicie odciętym od nowych technologii, mieli chociażby elektrownie jądrowe, co już samo w sobie było dużym osiągnięciem, mieli program kosmiczny. Produkowali trochę komputerów, ale tutaj ich technologiczne zapóźnienie było bardzo wyraźne, i przede wszystkim Związek Radziecki kopiował elektronikę z zachodu i z Dalekiego Wschodu, a nie robił własną. W roku 1990, po paru latach tej pierestrojki sytuacja była już tak zła, w dużej mierze gospodarcza sytuacja, ale także moralny stan. Społeczeństwa. Mówiłem tutaj o reformie medialnej. Gorbaczow um, przygotował trzypunktowy program: Pieriestrojka, czyli przebudowa, uskarienie, czyli przyspieszenie, już to gospodarcze, i Glasność, czyli jawność. I doprowadziło to do odkrycia przez społeczeństwo wielu faktów o zbrodniach partii komunistycznej, bolszewików. I nie było to dobrze przyjęte. Tutaj widzimy zdjęcia archiwalne z Moskwy z 1990 roku. W 1990 roku już trwały różne protesty, mitingi, nawet, proszę Państwa, istniało tam coś takiego jak miasteczko namiotowe, protestujących niczym na Majdanie. Tutaj widzimy na przykład na tych transparentach takie hasło Demokratyczna Platforma w KPSS. KPSS to komunistyczna partia Związku Radzieckiego. Tam w tle widzimy litery KGB, nie widzimy dalszej części napisu, ale rozumiemy, KGB raczej im się nie podobało. Tutaj, proszę Państwa, mamy właśnie ten, ten Majdan. W zasadzie pod ścianami Kremla widzimy tutaj ludzi z... Odezwami politycznymi, ludzi, którzy prali pranie pod świątynią błogosławionego Wasylia, koczowali tam długotrwale. Tutaj widzimy taki napis od 1917: Sionizm pije naszą krew. Rozumiemy, że jest to w jakiś sposób aluzja do tego, że dużo członków partii bolszewickiej to byli właśnie ludzie pochodzenia żydowskiego. Rozumiemy, że po prostu ci ludzie mieli nie do końca zawsze pełne wyobrażenie o tym, jak to wyglądało, ale rozumieli, że faktycznie ta władza, w której tak było dużo ludzi pochodzenia żydowskiego stosunkowo, piła krew narodu i że to nie powinno tak wyglądać żądamy jawnego śledztwa jawnego sądu nad tymi którzy tworzyli bezprawie nad nami i przykrywali prze przestępców na wysokich stołkach dajcie prawdy tutaj jest rękaw z napisem centrum czyli centrum i pokazuje figa, figę i napisane weźmiecie Podpisana ulica Prospekt Terroru KPSS. Rozumiemy, jakie były tam, proszę Państwa, nastroje, zwłaszcza, że także miały miejsce wydarzenia takie jak to w Tbilisi, mówiono na to not saperek, tam wojsko radzieckie tłumiło no, demonstrację gruzińską przy użyciu właśnie saperek, takich łopatek, co Rozumiecie Państwo, że jest groźne dla zdrowia otrzymać cios saperką. Znacznie groźniejsze jest to niż uderzenie gumową pałką. Były to brutalne i okrutne wydarzenia. I w roku 1990, proszę Państwa, część Republik Radzieckich, wchodzących w skład Związku Radzieckiego, ogłosiło swoją... Niepodległość. I to może być dla Państwa zaskoczeniem, zwłaszcza przy dzisiejszym politycznym kursie obecnej Federacji Rosyjskiej, także sama RSFSR, czyli Rosyjska Federalna Republika Radziecka, czyli po prostu Radziecka Rosja, ogłosiła swoją niezależność od Związku Radzieckiego. 12 czerwca Rosyjski Zjazd Ludowych Deputowanych przyjął taką deklarację. Do pewnego stopnia odłączając się, proszę Państwa, od Związku Radzieckiego. To narodziło ważny w tych wydarzeniach dysonans. Pojawiły się, proszę Państwa, dwa osobne ośrodki władzy w Moskwie de facto. Byli przedstawiciele władzy rosyjskiej. Regionalnej i radzieckiej centralnej. I tutaj, właśnie na tych płaszczyznach odbywał się konflikt pomiędzy Gorbaczowem i Jelcynem. Jelcyn, który wcześniej był, proszę Państwa, członkiem Partii Komunistycznej, członkiem tych scentralizowanych radzieckich instytucji władzy, stał się przedstawicielem tej władzy regionalnej rosyjskiej do lipca 1991 był przewodniczącym Najwyższej Rady RSFSR, a w lipcu 1991 został prezydentem RSFSR. W czasie tych wydarzeń, o których będziemy mówić, w czasie puczu sierpniowego, Jelcyn był więc tym prezydentem RSFSR, a Gorbaczow był prezydentem Związku Radzieckiego. Sytuacja była dziwna. Sytuacja była mocno niejednoznaczna i zawiła, proszę Państwa, część republik odmawiało... Uczestnictwa w Związku Radzieckim, można tak powiedzieć, jednocześnie jednak Związek Radziecki wciąż trwał, wciąż istniały te centralne instytucje, takie jak Ministerstwo Obrony Związku Radzieckiego, Armia Radziecka, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, pod które podlegała policja, było KGB. Te siłowe instytucje teoretycznie przynajmniej podlegały pod władze centralne, co oczywiście bardzo hamowało potencjalny rozpad kraju. Gorbaczow miał taki pomysł, żeby przeprowadzić odnowę Związku Radzieckiego. Żeby tego dokonać, potrzebował jakiejś, możemy powiedzieć, podkładki, jakiegoś wyrażenia woli obywateli Związku Radzieckiego, co pozwoliłoby mu przeprowadzić takie reformy, przy czym, proszę Państwa, zarówno potrzebował tej podkładki w dyskusjach z Samymi obywatelami, jak i z władzami regionalnymi poszczególnych republik i ze swoimi przedstawicielami swojego centralnego aparatu, którzy nie do końca także wszyscy popierali takie rozluźnienie Związku Radzieckiego, bo pomysł Gorbaczowa polegał na tym, żeby zastąpić scentralizowane państwo Związek Radziecki, które było administracyjnie podzielone na republiki, ale w rzeczywistości było centralnie sterowanym państwem. Żeby to zamienić na federację luźno związanych ze sobą państw, które posiadałyby wspólną politykę obronną i fiskalną, ale generalnie mm, oprócz tego miałyby duży zakres autonomii. I w marcu 1991 roku, 17 marca, zadano pytanie obywatelom. Treść tego pytania widzicie tutaj na ekranie tak wyglądała karta do głosowania. Pytanie było długie. I kiedyś już o tym rozmawialiśmy, ale warto to przypomnieć, czy uważacie, że jest konieczne zachowanie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich jako odnowionej federacji równoprawnych, suwerennych republik, w której będą w pełnej mierze gwarantowane prawa i swobody człowieka dowolnej narodowości. Jest to, proszę Państwa, jak już o tym kiedyś wspominałem, bardzo dwuznaczne pytanie, bo z jednej strony pytają ludzi o to, czy chcą zachować Związek Radziecki, a z drugiej strony w tym pytaniu zawarta jest deklaracja tego, że Związek Radziecki stanie się czymś zupełnie nowym, innym niż do tej pory. Jest to więc pytanie bardzo trudne. Trudne dla odpowiadającego, bo musi jednocześnie zadeklarować, że chce Związku Radzieckiego, i jednocześnie zadeklarować zmiany w tym Związku Radzieckim, bardzo daleko idące i bardzo w gruncie rzeczy niejasne. One tu zostały opisane dość, byśmy powiedzieli, sprawnie. To nie jest aż tak rozmyty przekaz, ale no, mimo wszystko, to jest kilka linijek tekstu i da się taki nawet dość konkretny przekaz zrealizować na wiele różnych sposobów, które tutaj nie są doprecyzowane. I dla wielu ludzi, którzy chcieliby na przykład zachować Związek Radziecki w starej formie albo jeszcze w jakiś inny sposób widzieliby przyszłość tego organizmu, nie było tutaj odpowiedzi, było tylko tak lub nie i 76% Głosujących stwierdziło, że tak chcą zachować Związek Radziecki, ale jako odnowioną federację niepodległych republik, która zachowa prawa człowieka i jego swobody. Tylko, że, proszę Państwa, pomimo tego sukcesu w głosowaniu, część republik z góry założyła, że nie będzie uczestniczyła w tym odnowionym związku. Kilka z nich, Litwa, Łotwa, Estonia, Gruzja, Armenia i Mołdawia, z góry odmówiły uczestnictwa w, tym nowym, w tej nowej formie, proszę Państwa. Co już samo w sobie było dla najbardziej konserwatywnych, najbardziej proradzieckich, zarówno obywateli, jak i przedstawicieli władzy, ciężkie do przyjęcia, bo ta reforma z góry, w takim wypadku, zakładała Swojego rodzaju redukcję terenu, redukcję znaczenia, redukcję wpływu. To nie świadczy dobrze o kraju, jeśli z niego odchodzą poszczególne części, więc rozumiemy, że to budziło pewną, pewien niepokój wśród tych największych zwolenników Związku Radzieckiego, choć jak mieliśmy się później przekonać, tych zwolenników zachowania status quo było tak naprawdę niewielu. Można by wręcz powiedzieć, że skrajnie niewielu. I trudno się dziwić, sytuacja faktycznie była na tyle trudna, że zdecydowana większość ludzi zdawała sobie sprawę, że trzeba coś zmieniać i w zasadzie podzielili się tylko na tych, którzy sądzili, że trzeba dokręcać śrubę i podążać drogą powiedzmy Lenina i Stalina w tych zmianach, tych gruntownych zmianach, albo ci, którzy chcieli porzucić tę drogę i wstąpić na drogę bardziej demokratyczną. I proszę Państwa, 18 sierpnia, na ledwie dni przed podpisaniem nowego układu o odnowionym Związku Radzieckim, Grupa przyszłych puczystów przybyła do daczy Gorbaczowa w miasteczku Foros na Krymie. Miasteczko Foros na południowym wybrzeżu Krymu. Między Sewastopolem i Jałtą, byłem tam kiedyś, spaliśmy w namiocie, a Gorbaczow spał na daczy. Tam, proszę Państwa, przyjechała grupa przedstawicieli władzy radzieckiej. Tutaj mamy uczestników tego puczu. Janajew, wiceprezydent Związku Radzieckiego, czyli zastępca de facto Gorbaczowa. Baklanow, pierwszy zastępca przewodniczącego Rady Obrony ZSRR. Kriućkow, szef KGB, Pawlow, premier Związku Radzieckiego, Pugo, minister spraw wewnętrznych, Jazow, minister obrony, starodupcew, przedstawiciel Związku Chłopskiego, czyli przemysłu, nazwijmy to, no, rolników, o, tak byśmy to ujęli. Tizjakow, przedstawiciel, przewodniczący asocjacji państwowych przedsiębiorstw. Sami najważniejsi ludzie, z pominięciem Gorbaczowa, tutaj, oni przyjechali na dacze do Gorbaczowa i prosili go o pozwolenie na wzięcie sprawy w swoje, proszę Państwa, ręce. To było ledwie, tak jak mówię, dwa dni przed podpisaniem nowej umowy. Wszystko już było w miarę gotowe na Negocjacjach w Daczy, w rezydencji Gorbaczowa w Nowo Agariewa, tam gdzie teraz rezydencję ma Władimir Putin, jedną z. Tam wszystko dogadano, chociaż tutaj nie wszystkim się podobało, że Gorbaczow na przykład ustępował w wielu punktach Jelcynowi, na przykład zmieniając na stanowisku premiera dotychczasowego premiera Pawlowa. I szefa KGB i ministra spraw wewnętrznych tam Gorbaczów zmienił pod naciskiem Jelcyna, to się nie wszystkim podobało, ale ostatecznie te rozmowy zostały przeprowadzone, nowy układ związkowy miał zostać podpisany, a tymczasem 18 sierpnia przyjeżdżają ym, 17. 17 sierpnia przyjeżdżają do Gorbaczowa, proszą go o zgodę. Gorbaczow się miał tam nie zgodzić na przeprowadzenie puczu, ale także, proszę państwa, pojawiły się zeznania uczestników puczu, którzy mieli powiedzieć, że po tym wszystkim, jak Gorbaczow wyraził swoje zdanie, jak stwierdził, że to wszystko jest zły pomysł, jak on się na to nie zgadza, Miał powiedzieć, chord z wami, róbcie co chcecie, tylko zakomunikujcie moje zdanie. W tej chwili, proszę państwa, oficjalna wersja mówi, że tam Gorbaczow został zablokowany przez siły wojskowe wierne puczystom, że nie wypuszczano go z daczy, że przecięto kable, że on nie miał kontaktu ze światem. Są inne zeznania mówiące o tym, że Gorbaczow miał w dyspozycji telefony satelitarne i w zasadzie się tam sam odizolował. Ponieważ nie chciał brać w tym wszystkim udziału. Po 20 latach od tych wydarzeń on sam udzielił wywiadu, w którym powiedział, Mówią, Gorbaczow wiedział, a jak miał nie wiedzieć. Skąd tylko do mnie nie dzwonili i nie uprzedzali? Pucz, pucz, pucz. Moje otoczenie najważniejsze było nie dopuścić do dużej krwi i uniknęliśmy jej. Wojna domowa mogła się wydarzyć. Po 20 latach Gorbaczow trochę się tutaj wybiela, proszę Państwa, ewidentnie. Oczywiście przyznawał, że wiedział, że był uprzedzany, według niektórych wersji nawet Amerykanie go uprzedzali. Faktycznie, w takim państwie jak Związek Radziecki, ciężko ukryć przed de facto naczelnikiem państwa, przed pierwszą osobą w tym państwie, przygotowania do wyprowadzenia czołgów na ulicę. Co więcej, ten skład GKCP, czyli proszę państwa, Państwowego Komitetu do Spraw Stanu Nadzwyczajnego, ci ludzie, których tu widzimy na ekranie, ci, których określają słowem puczyści, to jest niemal ten sam zestaw ludzi, których Gorbaczow niedługo wcześniej sam wyznaczył na zespół który miałby przejąć kontrolę w państwie w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego. Sytuacja była napięta, więc Gorbaczow szykował się do czegoś takiego. Co więcej, na początku sierpnia Michał Gorbaczow stwierdził publicznie przed swoim aparatem, że sytuacja jest trudna, że sytuacja zbliża się do kryzysu, po czym wziął dwutygodniowy urlop i wyleciał odpoczywać na Krym. Co także budzi poważne wątpliwości ludzi, którzy dzisiaj ten temat badają i komentują, na temat tego, czy faktycznie można mówić, że cały ten pucz był przeprowadzony bez wiedzy i bez zgody Gorbaczowa. Niektórzy wręcz sugerują, że mógł on aktywnie uczestniczyć w planowaniu takich wydarzeń, być może po to, by zerwać swój własny plan. Przeszkodzić samemu sobie w stworzeniu nowej federacji zamiast Związku Radzieckiego, bo być może on sam wcale nie chciał takiego poluzowania i sam być może się wystraszył tego, że nie wszystkie republiki chcą dołączyć do takiego planu i że ostatecznie działając w ten sposób przyspieszy rozpad Związku Radzieckiego. Być może tego tak naprawdę nie wiemy, co Gorbaczow chciał. Osiągnąć takim, a nie innym zachowaniem, wiceprezydent Związku Radzieckiego Gennady Janajew, od którego nazwiska wziął swoją nazwę Ten czy ta nazwa historyczna, podpisał dokumenty, według których, ze względu na stan zdrowia Gorbaczowa, przejmuje y, odpowiedzialność za państwo, przejmuje władzę, którą wcześniej miał Gorbaczow. I faktycznie, proszę Państwa, GKCP. Czyli ten zespół ludzi, którzy się nazwali Państwowym Komitetem, wyprowadzili czołgi i inne siły wojskowe. Te czołgi są takie najbardziej symboliczne, ale oczywiście to nie były same czołgi. Na ulice Moskwy, Talina, Tbilisi i Rygi. Były te oddziały obecne także na przedmieściach Leningradu, czyli dzisiejszego Petersburga. Dacze Jelcyna, który był naturalnym liderem potencjalnego protestu. Otoczył Specnaz KGB, Specnaz Alfa i tutaj pojawiają się oczywiście różne domysły, ponieważ pomimo tego otoczenia, Jelcyn swobodnie opuścił swój dom i przyjechał do centrum Moskwy niepowstrzymany. Co oczywiście budzi poważne wątpliwości co do albo kompetencji tego oddziału KGB Alfa. Co do mm, jego wierności sprawie puczystów lub co do samej prawdziwości tego puczu, wielu ludzi musicie państwo zdawać sobie sprawę. Do dzisiaj w Rosji kwestionuje całą tę sytuację i powagę tej sytuacji. Oni po prostu nie dowierzają w to, że były to realne działania o deklarowanych celach, że GKCP faktycznie chciało zachować Związek Radziecki i sprzeciwiają się także nazwaniu tych wydarzeń puczem. Pucz zazwyczaj z definicji polega na tym, że ludzie, którzy nie mają władzy siłą, te władze przejmują. W tym konkretnym przypadku mówimy o ludziach, którzy już mieli władzę. Premier, szef KGB, minister obrony, minister spraw wewnętrznych, wiceprezydent przejmują władzę, oni już mieli władzę. To budzi do dzisiaj poważne, proszę Państwa, wątpliwości. Tak czy inaczej, reakcja na te wydarzenia wśród społeczeństwa była dość jednoznaczna, to znaczy większość aktywnie działających ludzi wystąpiła przeciwko. Celowo mówię o tym w ten sposób, bo na wielomilionową Moskwę udział w tych wydarzeniach wzięły tysiące, dziesiątki, może nawet tysięcy ludzi, ale mniejszość społeczeństwa aktywnie przyjmowała tutaj udział po jednej czy po drugiej stronie. Jak zwykle w takich przypadkach bywa zdecydowana większość ludzi została w domach, na kanapach, przed telewizorem, na zakupach, spacerach z dziećmi itd., tak co jest zupełnie naturalne. Natomiast w Moskwie, Leningradzie, Niżnim Nowgorodzie, Swierdłowsku, Nowosybirsku, Tjumenie i kilku jeszcze innych miejscach odbywały się aktywne protesty przeciwko tym wydarzeniom. Co więcej, proszę Państwa, Borysowi Jelcynowi udało się właśnie wyminąć ten, tych specnazowców z KGB, dotrzeć pod Biały Dom. Biały Dom to jest, proszę Państwa, wtedy to był dom Radu Rosyjskiej Federalnej Republiki Radzieckiej, RSFSR. I tutaj wydarzyły się główne rzeczy tego, tego dnia. Po pierwsze... Kilka czołgów, kompania czołgów, to jest dokładnie 10 sztuk. Przeszło na stronę Jelcyna. Oczywiście nie czołgi przeszły tylko ich załogi i tutaj pojawiła się ciekawostka, to znaczy, choć to była tylko kompania, to amunicja do całego batalionu czołgów została w wyniku podobno pomyłki, tak wspominają to oficerowie, którzy tam brali udział w tych wydarzeniach. Została przy tej kompanii. Czyli nie dość, że po stronie Jelcyna pojawiły się czołgi, to jeszcze te czołgi, które nie stanęły po jego stronie, pozostały bez amunicji. Oczywiście nikt tam wtedy tej amunicji czołgowej nie użył podczas tych wydarzeń, do tego doszło dopiero w 1993, ale to będzie zupełnie inna opowieść. Natomiast samo takie przejście. Części oddziałów na stronę Jelcyna i jego zwolenników było bardzo znaczące. I proszę Państwa, co zrobił Jelcyn? Jelcyn przemówił stojąc na czołgu i było to niezwykle symboliczne, niezwykle o, Mocno, intensywnie na poziomie emocjonalnym przyjęte przez obywateli. I to się wielokrotnie wspomina, rzadziej się wspomina o tym, co w zasadzie Jelcyn wtedy powiedział. A on, proszę państwa, zrobił rzecz szalenie potężną w wymiarze administracyjnym. On stwierdził, że aż do następnego zebrania deputowanych ludowych Związku Radzieckiego, takie instytucje radzieckie, centralne, jak KGB, Ministerstwo Obrony, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, przechodzą pod kontrolę władz RSFSR, czyli te lokalne rosyjskie. Przypomnę, istniał konflikt pomiędzy władzami centralnymi radzieckimi i władzami lokalnymi, właśnie rosyjskimi które były reprezentowane przez Jelcyna, więc Jelcyn na tą próbę przewrotu państwowego, swojego rodzaju dziwacznego, zupełnie przewrotu państwowego, odpowiedział kontrprzewrotem, mówiąc: Teraz odpowiadacie przede mną, biorę Was wszystkich pod swoją kontrolę, proszę Państwa. Bardzo mocny ruch i oczywiście mogło to doprowadzić do różnych konsekwencji, gdyby ludzie tego nie posłuchali. Byłoby na pewno inaczej. Natomiast faktycznie na stronę Jelcyna przeszedł i późniejszy minister obrony Paweł Graciow, który źle się zaznaczył w historii przy okazji I wojny czeczeńskiej, ale tutaj jako dowódca sił WDW, czyli powietrzno-desantowych, przeszedł na stronę Jelcyna. Na stronę Jelcyna przeszedł generał Lebiec, także potężna figura, później kandydat na prezydenta Federacji Rosyjskiej. Poparło Jelcyna przede wszystkim społeczeństwo, przy czym tutaj wśród ludzi, którzy byli w jego otoczeniu w tamtym dniu, pojawiło się wiele postaci, których, proszę Państwa, znaczenie dla historii Rosji rozciągało się znacznie dalej. Tutaj na tym zdjęciu już widzimy generała późniejszego, obecnego, generała Zolotowa, szefa Rosgwardii. To jest człowiek, którego my dzisiaj znamy memicznie, jako generał denaturow, ze względu przede wszystkim na jego niezbyt inteligentną fizjonomię, wtedy on był ochroniarzem. I widzicie, ochraniał tutaj Jelcyna. Wśród obrońców, gdzieś tu miałem, o, wśród obrońców Białego Domu, proszę państwa, był Szamil Basajew. Szamil Basajew, organizator jednych z najbardziej krwawych, y Obrzydzających ataków terrorystycznych, które miały miejsce w czasie wojen czeczeńskich. Był taki etap wojen czeczeńskich, kiedy część tych bojowników czeczeńskich brała jeńców, wysadzała samoloty, mordowała ludzi na ulicach. Zajęli szkołę podstawową w Biesłanie, zajęli w Budionowsku szpital, no generalnie dużo paskudnych rzeczy zrobili, natomiast wtedy, w tamtym sierpniowym dniu 91 roku, Szamil Basajew był jednym z tych, którzy bronili rosyjskiej demokracji. Historia czasem, proszę Państwa, układa się w sposób wyjątkowo dziwny, proszę Państwa, niezrozumiały momentami. Była tam Jedna groźna sytuacja, oczywiście GKCP starało się kontrolować media. Oni nie potrafili tego wykorzystać i jednym z symboli tamtych dni jest Balet Ozie Liebiedinoj Oziera, czyli Jezioro Łabędzi. Do dzisiaj, proszę Państwa, wielu ludzi wspomina to i to jest do pewnego stopnia fragment kodu kulturowego współczesnych Rosjan, którzy jeśli na przykład dzisiaj Powiedzą, że nie mogą się doczekać, kiedy w telewizji znowu zobaczą jezioro łabędzi, może to oznaczać, że nie mogą się doczekać, aż kolejny reżim upadnie i pojawią się nowe, decydujące o losach kraju, wydarzenia. Wtedy faktycznie, proszę Państwa, jednym z tych obiektów, który został zajęty przez siły puczystów, było, była radiostacja Echo Moskwy która no, wtedy była jeszcze bardzo młodą radiostacją, ale już miała swoją reputację jako takie medium, nazwijmy to bardziej wolnościowe, demokratyczne. Milicjanci ją zablokowali, a Jelcyn wydał rozkaz, żeby tę blokadę zdjąć. Podpisał dokument, w którym rozkazywał de facto to zrobić, ale jednocześnie przyjmował na siebie wszelką odpowiedzialność za działania ludzi, którzy tego dokonają. I wśród tych obrońców Białego Domu zebrało się około 50 zdecydowanych na wszystko ludzi, którzy zarekwirowali autobus pokazując ten dokument Jelcyna, pojechali tam i wygonili milicjantów. To były faktycznie wydarzenia, proszę Państwa, stosunkowo gwałtowne, chociaż niemal niemal bezkryfawe. Zginęły trzy osoby, o czym za chwilę, ale to nie znaczy, że tam się nie działy rzeczy gwałtowne. GKCP ogłosiło godzinę policyjną, wojsko patrolowało ulicę i w nocy faktycznie doszło do starć, między innymi na Sadową Kalce. To jest taki, taka wewnętrzna obwodnica centrum Moskwy. Ci protestujący otoczyli kilka transporterów opancerzonych, żołnierze strzelali w powietrze Próbując ich przepędzić, w pobliżu Białego Domu spalono jeden transporter opancerzony koktajlem, proszę Państwa, Mołotowa. Także były tam momenty, w których ci protestujący faktycznie musieli się wykazać odwagą i zdecydowaniem. Nie każdy w sytuacji, w której uzbrojeni ludzie strzelają w powietrze i każą się rozejść, nie każdy y, będzie miał na tyle odwagi, żeby ich nie posłuchać. Ostatecznie były faktycznie trzy ofiary tych wydarzeń, trzech protestujących, Komar, Usow i Kriciewski, proszę Państwa. Oni zginęli w starciu, możemy tak to nazwać, choć nie było to takie otwarte starcie, z oddziałem dowodzonym przez oficera, który dzisiaj jest generałem, nazywa się Surawikin. I był przez chwilę głównodowodzącym dowodzącym wojną w Ukrainie, do dzisiaj jest tam obecny. Jest jednym z tych, których, którzy ostro wspierają grupę Wagnera amunicją i sprzętem. A wtedy jego żołnierze, strzelając na postrach i próbując się przecisnąć swoimi pojazdami opancerzonymi przez tłum, zabili trzy osoby. A jeden z tych młodych ludzi zginął trafiony rykoszetem, Oczywiście to były burzliwe wydarzenia, można dopuścić, że nie wszystko wyglądało tam tak, jak się teraz to opisuje. Zazwyczaj w takim chaosie pewne szczegóły gdzieś giną, pojawiają się różne wersje, natomiast to, że zginęli w trójkę, że zginęli w... nazwijmy to starciu, choć nie wiem czy to słowo idealnie odpowiada tej sytuacji z wojskowymi oddziałami wiernymi GKCP. Dodajmy, że jeden z nich był byłym żołnierzem, który walczył w Afganistanie, drugi był synem wysoko postawionego oficera rosyjskiej jeszcze wtedy radzieckiej floty. Ich śmierć była oczywiście bardzo dla strajku, no, nie strajkujących, przepraszam za to słowo, protestujących przeciwko Puczowi bardzo istotna. To było dla ludzi szokujące, że ktoś zginął w obronie tego, o co oni tam wszyscy walczyli. I proszę Państwa, oczywiście miało to wpływ na resztę działań protestujących i na przykład na postawę samych żołnierzy, którzy, jak podejrzewamy, kiedy się o tym dowiedzieli, wcale nie chcieli znaleźć się nas podobnych. Nie chcieli się znaleźć w podobnej sytuacji i także pozbawić kogoś życia. 19 sierpnia, proszę Państwa, GKCP zorganizowało konferencję prasową. Ci ludzie nie zaprezentowali się w sposób, który można nazwać, nazwijmy to, przyciągającym. Tutaj wręcz doszło do takiej sytuacji no wręcz kuriozalnej. Widoczna tu na ekranie młoda dziennikarka nazwiskiem Malkina zapytała wprost tych ludzi, czy zdajecie sobie sprawę, że dokonaliście przewrotu państwowego. I ci puczyści, ci ludzie nie byli w stanie, proszę Państwa, na to odpowiedzieć w żaden sensowny sposób. Mówili w sposób niezdecydowany, niepewny siebie. Widać było, że coś tu ewidentnie. Nie gra w tej sytuacji, że oni widzą, że nie znajdują się na właściwym miejscu, że nie czują się mm, dobrze w tej roli, którą na, na siebie wzięli i co najważniejsze, w tej sytuacji nie mieli ludziom nic do zaoferowania. Powiedzieli, że sytuacja jest kryzysowa, że Gorbaczow jest chory, że muszą zaprowadzić porządek w państwie. To w żaden sposób ludzi do nich nie przekonało. I w tej chwili w zasadzie pucz został przegrany. Ludzie wystąpili przeciwko niemu, wojsko częściowo przeszło na stronę Jelcyna i ludności, która domagała się demokracji. I proszę Państwa, 21 sierpnia Jad Jazow, minister obrony, jeden z puczystów, wydał rozkaz wycofania wojsk z miasta. Współcześni próbowali się znowu dogadać z Gorbaczowem, przylecieli do niego, część z nich przyleciała do e, jego daczy na Krymie, jednak Gorbaczow nie chciał z nimi rozmawiać. Jelcyn podpisał dokument odwołujący wszystkie decyzje wprowadzone przez GKCP, w tym e, czas e, stan wyjątkowy. Także sam Janajew podpisał dokument rozpuszczający, likwidujący GKCP, a prokurator RSFSR, Ogłosił, że wydaje nakaz aresztowania tych ludzi i oni faktycznie zostali aresztowani. Ostatecznie oni zostali poddani amnestii, tylko jeden z nich odmówił tej amnestii i później go sąd uniewinnił. Część z nich popełniła samobójstwo bezpośrednio z samych członków komitetu, jak i ich sojuszników. Kilku z nich po prostu się... Zastrzeliło, czy też w inny sposób, pozbawiło życia. W tym najwyżej był minister obrony, przepraszam, minister spraw wewnętrznych. Tutaj mamy jego zdjęcie. Człowiek nazwiskiem Pugo. Baris Karlowicz Pugo zabił siebie i swoją małżonkę, zanim go aresztowano. Po tych wydarzeniach w zasadzie było zrozumiałe, że opcja. Niezależności Rosji wygrywa. To, co tutaj widzicie, to jest 22 sierpnia, bezpośrednio, proszę Państwa, po upadku puczu. To jest, proszę Państwa, tak zwany miting zwycięzców, zorganizowany przez Jelcyna i jego sojuszników. Widzimy tutaj tłum ludzi, tutaj jest inny kadr czarno-biały, ale te same wydarzenia. Ludzi jest wielu i oni świętują zwycięstwo nad. Puczem, twardogłowych komunistów, którzy chcieli zachować Związek Radziecki w dotychczasowej formie. Tego dnia, 22 sierpnia, Boris Jelcyn ogłosił, że nową flagą Federacji Rosyjskiej, nowego państwa, to się chyba jeszcze nie nazywało Federacja Rosyjska, będzie ta trójkolorowa flaga biało-niebiesko-czerwona. I proszę Państwa, dzisiaj oceniamy to z, z pozycji po wielu dekadach, my już wiemy, co się działo później, dzisiaj ta flaga jest zupełnie innym symbolem niż wtedy. Dzisiaj ta flaga jest symbolem okrutnego reżimu, który napada sąsiadów, torturuje ludzi, porywa dzieci, masakruje ludność Ukrainy atakami rakietowymi. Nie kojarzy się ta flaga z niczym dobrym. Wtedy jednak 22 sierpnia 1991 roku to była nowa flaga nowego państwa, które miało zastąpić okrutny zbrodniczy Związek Radziecki. Zupełnie inna symbolika i 22 sierpnia został przez Jelcyna dwa lata później, trzy lata później, w 1994 ustanowiony Dniem Flagi. Świętem państwowym, dniem flagi, obchodzonym zresztą do dzisiaj, proszę Państwa. Wtedy ludzie byli w euforii, bo zaczynało się coś nowego i jak bardzo tego pragnęli: lepszego, swobodnego, demokratycznego, wolnego. Oczywiście to miało konsekwencje także dla całego Związku Radzieckiego. Ukraina praktycznie natychmiast po tych wydarzeniach zaczęła robić bardziej zdecydowane kroki w stronę niezależności. I ostatecznie w tym samym 1991 roku, w grudniu, sformalizowano stan faktyczny, rozpad Związku Radzieckiego. Podpisano porozumienia białowieskie, które ostatecznie zamknęły. I oficjalnie zamknęły ten rozdział historii, który znaliśmy jako Związek Radziecki. Wydaje się, że to już jest zrozumiałe. W jednym z kolejnych odcinków, prędzej czy później, wrócimy do tych wydarzeń i opowiemy sobie o tym, co się działo w Moskwie w roku 1993 w, czas, w czasie kryzysu konstytucyjnego. Natomiast dzisiaj jeszcze można się oczywiście zastanawiać nad tym, czym faktycznie były te wydarzenia bo tak jak Państwu wspominałem, część ludzi ma wątpliwości. Niektórzy sugerują, że Gorbaczow celowo chciał dopuścić do puczu po to, żeby nie dopuścić do upadku Związku Radzieckiego. Inni sugerują, że ostatecznym beneficjentem tych wydarzeń był Jelcyn. Nie Gorbaczow, nie komuniści, tylko Jelcyn, bo faktycznie... On wtedy zdobył ogromną popularność, choć popularność miał już wcześniej. Zdobył w zasadzie społeczny mandat na stworzenie nowego państwa w formule, którą on wybierze, a komuniści się ostatecznie zdyskredytowali. Można by w teorii więc wysnuć wniosek, że, skoro to Jelcyn był beneficjentem, to on mógł to zorganizować. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak bardzo niekompetentnie ten pucz został przygotowany, bo faktycznie ci tak zwani puczyści popełnili ogromną masę błędów, działali w sposób niezdecydowany i po prostu słaby. No i niekompetentni, podjęli po prostu złe decyzje, nie umieli ich wykonać i postępowali nie dość stanowczo, żeby osiągnąć cele. Ostatecznie jednak to byli komuniści, proszę Państwa, i ich państwo upadło właśnie dlatego, że byli niewystarczająco kompetentni i po drodze doprowadzili kraj przez tą swoją niekompetencję do stanu, w którym nie dało się dłużej trwać, więc ich niekompetencja aż tak nie dziwi. Ich brak zdecydowania także aż tak nie dziwi, bo jak się okazało, faktycznie nikt za nimi nie stał. Ani elity regionalne, ani elity centralne, ani ludność nikt tego nie chciał, proszę państwa. Wojsko także w bardzo ograniczonym stopniu ich słuchało. Bardzo trudno przewidzieć, próbować zgadnąć, co by się wydarzyło, gdyby oni na przykład oddali rozkaz otworzyć ogień w tłum. W Moskwie. Czy żołnierze by posłuchali, czy by rozstrzelali tych, którzy wydali takie rozkazy? Myślę, że ci, tzw. zwani, puczyści mogli się nad tym zastanawiać i mógł to być jeden z powodów, dla których nie działali wystarczająco zdecydowanie. Wydaje się, że Jelcy nie miał wystarczających możliwości, żeby skłonić tych ówczesnych przedstawicieli władzy centralnej do tak samobójczych działań, ale oczywiście pewności mieć nie możemy, bo faktycznie ostatecznie to właśnie Jelcyn i zwolennicy rozpadu Związku Radzieckiego i demokratyzowania Rosji skorzystali na tych wydarzeniach najwięcej, ale ostatecznie nie możemy powiedzieć, że to czegoś dowodzi. Ta wersja najlepiej zbadana wskazuje jednak na to, że choć był to wyjątkowo niekompetentny i skazany na niepowodzenie, to jednak ruch ludzi, którzy chcieli zachować radzieckie polityczne status quo. Dziękuję Państwu za uwagę, trzymaj się Ukrainy, nawet tutaj będziemy to mówić w odcinkach, które nie dotyczą wojny i widzimy się niedługo.